Kapitanie, gdzie my jesteśmy? Majorka. Cześć i czołem ludorowerowy, witam na kanale Rowerem po Londynie. Majorka, dzień drugi. Jesteśmy już po śniadaniu. Powoli się zbieramy, żeby ruszyć w trasę. Jest godzina 8. No i co, nie będę przedłużał. Nie będę się rozgadywał, tylko widzimy się na trasie. Pozdro. Jedziemy w kierunku Valdemossa. Zostało nam jakieś 7 km. Fajnie siedzi jak na sam początek. Ale zaraz będziemy mieli piękny podjazd. Okej, a więc tak, mamy jakieś chyba 20 km, ale podmuchy są od 30 do 40 km na godzinę i będzie ciężko zrobić tę trasę. Ogólnie mamy zaplanowane jakieś, już mówię, 120, może 130 km i tam chyba wychodzi 2100 w górę. Nie wiem dokładnie jak się nazywa ta góra, pod którą będziemy podjeżdżać, ale też fajne, bardzo znane miejsce na Majorce. No i co, to by było tyle. My zaraz wsiadamy na rower, zrobiliśmy sobie krótką przerwę. Nagryza czekolady na kogoś, banana, łyka wody. Stwierdziliśmy i zaplanowaliśmy tak, że średnio co 45 minut albo co jakieś 15-20 km po prostu robimy sobie przerwę. W siusiu, coś na szybko, żeby zjeść i będziemy ruszać dalej. A więc zaczynamy zabawę. Valdemossa, 4,5 km, średnie nachylenie 5,7%. Rafał i Jedek pojechali już. Ja na chwilę zatrzymałem się, żeby nagrać. Za mną jest Irek. Właśnie do mnie dojeżdża i startujemy we dwójkę. Dzielimy się dzisiaj na pary. Każdy swoim tempem, panowie już tam poszli ostro. No nic, bawimy się. Obawiam się trochę tych czarnych chmur. Mam nadzieję, że nie będzie nic z nich padać, bo nie ma gdzie tutaj się skryć przed deszczem. Jak będę już troszeczkę wyżej i będą jakieś fajne widoczki, to będę się do was włączał. Na łachu wskoczyło przez chwilę 15% nachylenia. Spadło do 10. Ja już nie mam na co zrzucić. Najniższy blat mam już, więc może być pełni wprowadzany. 19% pokazuje łachu. Kiepsko to widzę. Udało mi się dogonić Edka, nawet go wyprzedzić, ale Rafciu gdzieś tak wyrwał, poszedł do przodu, że go nie widać. Po lewej stronie fajna malownicza wioska. Świetnie to wygląda. Przed nami chyba jeszcze takie trzy górki, a ja po pierwszy już mam dość. Cały czas się utrzymuje 6-7%. Mamy 34 km. Godzina 10 rano. W trasie już jesteśmy godzinę i 50 minut. Naprawdę pięknie to wygląda. Z góry świetnie jest widok na tą wioskę. Tam na dole. No już się wypłaszczyło w miarę. Robimy sobie szybki postój. Znaczy szybki, czekamy na Irka, bo Irek jest naprawdę z tyłu.
Rafci odpalił drona. Nagra tam to właśnie wioskę Waldemosa, przez którą przejeżdżaliśmy. Troszeczkę tutaj pizga. No ale na spokojnie poczekamy na Irka. I będziemy jechać dalej. Pizga. Pizga i to naprawdę katastrofalnie, można powiedzieć. Nawet nie wiem, jak nazwać ten wiatr, ale jest za przeproszeniem przejewane. Fajna maszyna stoi. Szkoda, że my nie mamy tego silnika spalinowego w naszych rowerach. Byłoby dużo łatwiej. Robimy sobie krótką przerwę na kawkę. Posiedzimy, odpoczniemy jakieś 10 minut. Jak będzie trzeba, to nawet 15. I będziemy ruszać dalej w trasę. Dojechaliśmy do klimatycznej wioski Deja. Ale piękne serpentynki są.
Teraz będziesz po powrotem? Żółwik. Kurwa, ale zajebiście. Ale widoki, kurwa, stary. Jak wrażenia? Obsrany jestem z radości, kurwa. No. Można powiedzieć, że kopa w gaciach. Ale piękne serpentynki, tam non stop było 55 średnio, nie? Ale kurwa, teraz będziesz po powrotem. Tu lubicie zapierdalać. Jak robicie wrażenia? Zajebiście. Gacie czyste, czy? Ja się obsrałem, bo nie mam wrażenia. 50 na plus. No muszę powiedzieć, że jest subcio. Dalej nie ma co jechać, nie? To były... Dziwne drzewo tutaj rośnie, bo są pomarańcze, limonki i cytryny. Trzy w jednym. Bardzo szybko zrobione te kilometry. Ale teraz mi się kurwa zarobimy. Ale tu nie mogę się kurwa schować. Ten podjazd pierwszy, co mieliśmy, bardzo podobny. Zjechaliśmy, były fajne serpentynki, no ale zaraz będziemy musieli to podjechać, więc na pewno będzie cieplutko. Fajnie jest, super, naprawdę. Drugi dzień. Wietrzymy i czyścimy umysł. Troszeczkę wiatr naprawdę nam doskwiera. Ale i tak jest zajebiście. Właśnie mam okazję nagrać chłopaków z ProTeamu. No niestety ja ich nie dam rady dogonić. Poszli. Rafciu z przodu. Do podjazdu zostało 557 metrów. Średnio 4-5%. Udało mi się dogonić prosów, tylko że oni mają przerwę na siusiu i pewnie jadę dalej. Może jakieś znajome twarze. Hola. Bora Hansgrohe. I górka Del Concorde, czy coś takiego. No, mogę się pochwalić, że prosów widziałem na żywo, nie? Wydałeś, nie? Tak, jak nas wyprzedzają. Dobra, następny lekki podjazd. Średnia 5. Stąd widać ładnie wzburzone fale na morzu. Tutaj jest bardzo jakiś fajny stary kościół. Zatrzymaliśmy się tutaj ogólnie odpocząć trochę i sobie też pstryknąłem fajną fotę tutaj na schodach. Naprawdę super to wygląda. No i co, mamy 70 km. Zostało nam jeszcze 5 dych do końca i 1000 w górę, więc te 50 km na pewno będzie bardzo ciężkie. Mam nadzieję, że jakoś damy radę. Jak, Rafał, się czujemy? Jest w porządku, na razie. Jest w porządku. Pokerowa twarz. Jeszcze jest świeża loga. Rafał zachowuje cały czas pokerową twarz. Ja mu w to nie wierzę. Ja mu w to nie wierzę, że jest w porządku. No ale jakoś dajemy radę. Dobra. Nie będę tutaj się rozgadywał. Tylko my jeszcze na szybko coś zjemy i ruszamy dalej w trasę. Hej. Zaczął się treściwy podjazd. O długości 4 km, średnio 5-6%. Trochę ciężko go będzie podjechać, no ale były fajne zjazdy, więc teraz czas na ciężkie podjazdy. Podjechaliśmy na Col d'Aspy,
taka niziutka górka, 240 metrów, ale treściwa, bo średnie nachylenie było 6%, a czasami wyskakiwało po 15, więc naprawdę to odczułem, ale to jeszcze nie koniec. Mega widoczki. Przepięknie, co, Rafciu? No i chwilę sobie postoimy tutaj, właśnie w tej wieżyczce. To jest taka drabinka, żeby wejść na górę. Chwilę postoimy i będziemy jechać dalej. Rafał chyba odpali drona, troszeczkę polatamy i tyle. Super, naprawdę. Widoki zapierają dech w piersi, nie? Jeszcze raz. Piękne, wzburzone fale. Zaczyna się następny morderczy podjazd o długości 3,5 km. Teraz jest 6,7%, na pewno będzie więcej. Przepiękna górka przede mną po prawej stronie. Skoczyło na 9, 10%, 12. Col de Sa Gramola. Długość podjazdu 2,5 km, średnio 4,6. Rafciu już tam gdzieś jest na górze. O, ja niestety złapała mnie lekka bombka. No i nic,
próbuję jechać dalej. Ostatni ciężki podjazd przed nami, a później już będzie tylko z górki. Chociaż i tak jeszcze 400 metrów do podjechania. Masakra. Kel de Sa Gramola. 360 metrów nad poziomem morza. No i teraz już tylko z górki. Następny piękny zjazd przed nami. Dojechaliśmy do miejscowości Andratix, coś w tym stylu. Ja troszeczkę szybciej zjeżdżałem, więc poczekam na Rafała, żebyśmy się nie pogubili we dwójkę. No i będziemy stąd kontynuować naszą jazdę. Musimy coś zjeść sytego i solidnego, bo jeszcze zostało przed nami jakieś 400 metrów do podjechania. 400 metrów do podjechania, jakieś 40 km. Rafała nie widzę, nie wiem gdzie on jest. No nic, czekam na niego. Troszeczkę się pokićkało, bo zgubił się Edek i Irek. Zostali daleko w tyle. Ja zjechałem tą szybko serpentynkę i... No i nie wiem, Rafał gdzieś został w tyle. Ogólnie się dodzwoniłem do niego, ale jest za mną jakieś 5 km. Więc po prostu na niego czekam. Podziwiam fajne widoczki. Wygrzewam się na słoneczku. Jest fajnie ciepło, wiaterek tak jakby ustał. No i tyle. Czekam na Rafała i stąd będziemy kierowali się w kierunku Palmy. Palma de Mallorca. Dojechaliśmy do portu w tej miejscowości, o której wspominałem wcześniej. Tak to się prezentuje wszystko. Dojechał do nas Edziu. Rafał kończy nagrywać ujęcia dronem i będziemy jechać już do Palmy. Stamtąd bierzemy pociąg i do domu.
Znaczy ja, tam był taki wiatr, kurwa, że przyjdzie. Ja nie, ale ja to już poprosiłem, żeby wzięcie. Mamy ogólnie 105 km i tutaj będę się z wami żegnał. Do Palmy ogólnie nam zostało jeszcze chyba 23. Bardzo ciężki dzień, bardzo silny wiatr. Nie wiem co powiedzieć, bo naprawdę ten dzień dał mi w kość. Nie wiem jak ja jutro będę jeździł. Muszę się jakoś szybko zregenerować. Mam nadzieję, że podobał się wam ten film. Jeżeli tak, to zostaw łapę w górę, a jeżeli nie, to przestań oglądać, a zacznij jeździć. Pozdrawiam ze Słonecznej Majorki. Hej!